tym razem sobie polatamy tak troszkę na luzie. Szczególnie, że pierwsza bateria zawsze jest dziwna. A jak się nie latało przez jakiś czas, to też jakoś tak dziwnie. Poza tym wczoraj padało, chociaż tutaj nie widać, tutaj bywa gorzej po padaniu. Zawsze mnie przeraża to, że tu po prawej stronie jest tak dużo wody. Czuję, że jakby to jest kwestia czasu, zanim po prostu utopię jakiegoś drona. Po prostu w tym basenie, czy cokolwiek to jest właściwie, bo nawet nie wiem, co to jest. No. Na razie jakaś rozgrzewka. Właściwie nawet nie wiem, co ja robię. O, kurczę. Powiem wam, że mi się właśnie wideo zacięło z jakiegoś powodu i nie mam pojęcia dlaczego nawet, co mnie trochę martwi. Wszystko w dronie oczywiście sprawdziłem, jak to, po pierwsze jak to ja, a po drugie no z tego powodu, że jakoś nie chce mi się drona stracić, więc wiadomo, safety first, jeżeli ma się wideo powiedzmy oberwać w połowie latania, no to nie fajnie, bo potem się drona szuka. W najlepszym przypadku się drona szuka, a w najgorszym mamy sytuację taką, że uszkodzimy drona i potem czekamy na części przez długi, długi czas. Myślę, że nikt tego nie lubi. O, tutaj. Zobaczyłem tutaj puszkę. Ktoś sobie tutaj pił. A ja sobie stoję tutaj, mówię do was, mam nadzieję, że mnie słychać. Uznałem, że to jest w sumie chyba najlepszy punkt widokowy na dronowanie, więc praktycznie chyba zawsze tutaj stoję, chyba że robię jakieś akcje typu wchodzenie tutaj przez okno, bo wtedy wizja po prostu jest hardkorowa jakaś. Prawie w słup zaliczyłem. Zawsze zapominam, że ten słup tutaj jest, powiem wam szczerze, wiecie? Że jakby wlatuję sobie tutaj, wszystko fajnie, a potem, o kurde, jest to słup! No, więc... O kurcze, bocznie wchodziłem teraz. Nie wiem, co zrobiłem teraz. Jakby nie wiem, co do końca chciałem tutaj osiągnąć. Przeważnie jak tutaj jestem i sobie powiedzmy lecę stąd, to lubię sobie zrobić takiego S-splita. To nie był ładny S-split, no ale wiecie, o co chodzi mniej więcej. A tutaj jakoś tak w ogóle byłem pod złym kątem, a i tak... O, szybkość. Tak, ogólnie ja mam w ogóle coś takiego, że jak ja latam, to się przechylam na boki wraz z dronem, ale też mi się zdarza grać na przykład w CS-a i mieć dokładnie to samo, na zasadzie, że po prostu, o kurczę, wzbiłem pył, że po prostu jak ktoś we mnie strzela, to też robię uniki. Teraz robię jakoś chyba tego trochę mniej, ale na początku to po prostu taki realizm mi trochę wchodził. Zastanawiam się, nigdy tutaj nie latam, ponieważ mam strasznie słabą wizję i się zastanawiam, czy jakbym tutaj wszedł, to czy... O kurde, Jezu, prawie nic nie widzę, ludzie, wiecie? Dobra. O, tu się da tu się da przejść! Boże, ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że tu się przejść da. Ja pierniczę, ale faza. No dobrze, to dobrze wiedzieć. Mi się bateria praktycznie prawie kończy. Więc już na pewno nie będę robił żadnych tych
takich mocnych strzałów typu power loop albo coś w tym rodzaju. O. Trochę się martwię o baterię. Ta bateria to jest chyba moja najstarsza bateria. Przeważnie początek, pierwszą baterię, jaką wybieram, no tutaj ten, to jest właśnie jakaś najgorsza bateria, bo jest największa szansa, że się jakoś tam rozbije czy coś, bo jeszcze nie jestem skupiony, jeszcze jakoś sticki mi nie weszły, prawda, jakoś nie czuję jeszcze się na siłach, jak człowiek jakby rozgrzeje trochę mózg, szczególnie w moim wieku, to wtedy ma to jakiś taki większy sens. A ja zawsze tak obkręcam to w tą stronę, nigdy nie latam w tą. O, to już wiem dlaczego, teraz mnie wiatr w ogóle zepchnął. O, ale dziwnie mnie spycha wiatr. No, prawda jest taka, że lepiej mi się skręca w lewo niż w prawo. Jakoś tak o wiele więcej uczyłem się na przykład na symulatorach skręcać w lewo i teraz to widać na moim lataniu, że jak czuję jakiś taki awaryjny przypadek, że jakoś tak o kurde, boję się, co nie, to wolę skręcić w lewo niż w prawo dronem. Więc dlatego specjalnie teraz skręcam w tą stronę, żeby... O, widzieliście teraz na przykład, jak chciałem wyhamować, to tak standardowo bardziej właśnie w lewo. O, to było ładne. No tutaj jakoś tak czuję to, prawda? Jakby, powiedziałem, zero stresu i oczywiście prawie przerąbałem. Znaczy przerąbałem, ale... A tutaj czuję, że jakby obkrętka... To co się robi prawym tym, bo teraz zrobiłem to nawet ładnie, tylko wszedłem za szybko. Tutaj specjalnie skręciłem w bok, żeby wytracić wysokość. Bo czułem, że po prostu nie wceluję w tą dziurę tutaj. Na przykład latanie w tą stronę w ogóle nie jest dla mnie problemem. Jakby... Widzicie, że po prostu zamykam się... No, widzicie, jakby w tą stronę w ogóle jakoś tak nie czuję problemu. A jak w drugą stronę zacznę latać, na przykład o tak, to tak prawie wcelowałem, ale okej, dobra. Tak widać, że jest taki bardziej kanciasty ten ruch. Przynajmniej ja czuję, że jest bardziej kanciasty. Bardziej kwestia jakby tego pewności siebie, można powiedzieć. Może, myślę, że to widać. No, myślę, że zakończymy tutaj, bo ta bateria już była tak na wykończeniu, że i tak chciałem już zakończyć lot, ale skoro już się, że tak powiem, przewróciłem, to spoko. No, nie mam maseczki na nosie i na ustach z tego powodu, że i tak nikogo tutaj nie ma, a po drugie jakbym miał na nosie, to bym nic nie widział, bym sobie całe okulary i te drugie zaparował, więc myślę, że i tak to jest bezpieczniejsza opcja, a szanse na to, że złapię od kogoś koronawirusa, to jest zero. No dobra. Ludzie tutaj nieopodal gdzieś ognisko jakieś palą i po prostu aż mi oczy łzawią tego ogniska. No ale każdy robi to, co lubi.
A to było fajne. Nic nie widzę. Dobra. O kurczę. Ja zawsze zapominam, że to są te drzwi takie dziwne. Jakoś dzisiaj mam taką bardziej ochotę pokruzować sobie, niż jakoś robić jakieś rewolucje w góry. Głównie z tego powodu, że umiem lepiej latać w prawo, w lewo niż góra, dół, można powiedzieć. Więc... A dzisiaj potrzebuję takiego relaksu. Więc jakichś tam wielkich power loopów to raczej dzisiaj nie będzie. Ale wiecie co, czuję różnicę pomiędzy baterią 5S i 6S. Jak latam sobie tutaj teraz tą baterią 6S, to po prostu czuję, że mam więcej mocy i muszę o wiele bardziej delikatnie latać pod kątem pod kątem, każdym kątem właściwie, bo każdy delikatny ruch powoduje po prostu ten. O. Czy to był prawie ten czas utopienia drona? Robić tak delikatnych ruchów. Okienko. Dobra, ustąpił. Tak minimalnie uszczerbiłem końcówkę tego śmigła, ale ogólnie jedno śmigło kosztuje dosłownie, Jezu, cały zestaw śmigieł kosztuje chyba 15 zł czy coś w tym rodzaju, i to takich dobrych śmigieł, a jeden silnik kosztuje 100 zł, więc ogólnie zaoszczędzić 5 zł, żeby spalić silnik za 100 zł, to tak trochę bez sensu. Pamiętam, jak złamanie śmigła to był taki dla mnie big deal, bo po prostu, no bolało to po prostu, w skrócie. A teraz to tak, o, śmigło. Bateria numer 3. Tą baterię chcę przetestować bardzo, bo to jest nowa bateria, którą sobie kupiłem. Mam wrażenie, że ona jest cięższa niż ta, którą mam do tej pory, więc to mnie trochę boli. Jedna z tych trzech baterii, którą sobie kupiłem, też była taka lewa strasznie. Jakby wziąłem baterię, polatałem sobie na niej, dojechałem praktycznie do 3,3 tą baterię w czasie pierwszego lotu i czwarta komórka praktycznie w tej baterii w czasie pierwszego ładowania już było pokazane, że jest zdechła, tak? Jakby ponad 20 miliohmów miała, gdzie praktycznie nowa sztuka, super nieśmigana bateria w czasie ładowania, która ma gdzieś w okolicach 1300-1500 miliamperów, miliamperogodzin pojemności, no to ona powinna mieć mniej niż 10 miliohmów.
Więc w momencie, kiedy bateria o pojemności 1300 czy 1500 mAh ma poniżej 10 ohmów, mili ohmów, to wtedy jest naprawdę nówka sztuka. Jak ma pomiędzy 10 a 15, to znaczy, że w sumie jest no spoko, nowa, jest ok. Jak jest pomiędzy 15 a 20 miliohmów, to znaczy, że ona jest gdzieś już taka no starawa, można powiedzieć. A jeżeli jest powyżej 20 ohmów, to już praktycznie jest do wyrzucenia, ponieważ będzie się strasznie nagrzewać przy lataniu i może się zjarać teoretycznie. Będzie się bardzo nagrzewać w czasie ładowania. Więc jakby po co ryzykować tym, że sobie spalisz dom, chcąc, że tak powiem, zaoszczędzić powiedzmy 150 czy 200 zł na po prostu baterii. Jezu, ale wicher, dobra, tutaj zostaje na dole. Cały czas ten drut, po prostu, on tutaj wystaje. Przez cały czas, kiedy ja tutaj latam, to się zastanawiam, kiedy w niego w końcu przywalę. No i wreszcie się to wydarzyło, nie? Jakby ja pierdzielę, nic się nie stało, dron lata dalej. O, tutaj jest wejście, okej, dobra. No widzicie, jakbym tutaj na przykład sobie latał pod, a ktoś by sobie wszedł tędy, bo na pewno tutaj oni wchodzili i sobie zwiedzali po prostu ten pustostan, bo to naprawdę fajne miejsce jest, jakby fajnie to wszystko tutaj wygląda. Ta ściana tutaj została wyburzona, nie wiem dlaczego, ale to też fajne, że można sobie po prostu tak wlecieć dronem tutaj przez duży otwór, a nie tak, że tylko jedyną opcję, jaką masz, to latanie, wlatywanie przez takie otwory tutaj, bo to zawsze jest takie ryzykowne. Jakby nawet ten otwór, co tutaj widzicie, zaraz wam pokażę. O, ten w ziemi tu, no to on jest taki sketchy, można powiedzieć. O, właśnie. O, przelecę. Od dołu, łatwiej się dronami wlatuje od dołu niż od góry. Tyle miałem ścian pomiędzy dronem a sobą, że po prostu miałem taki lag, że masakra jakaś. Jezu, latanie jest tak fajnym po prostu zajęciem. Jezu, tak to lubię. Jezu, ja pamiętam jak po prostu jak latałem i to jakby szło mi to tak ultra beznadziejnie. Specem bym się nie nazwał w żaden, jakby w ogóle bym się nie nazwał specem od latania FPV. Jakby ludzie, którzy robią to profesjonalnie i ten są tak super, że po prostu ja jestem noobem. Jakby ja jestem po prostu noobem w tym. Ale po prostu ta jakby zabawa latania, jakby tak uwielbiam. Zawsze lubiłem latanie, jakby chciałem być pilotem F-16, jak miałem 11 lat. I po prostu to, co teraz tutaj ja wyprawiam, to jest taka namiastka tego. I po prostu wum, wum, i jeszcze ta zwrotność. Jakby ja nie chciałem latać jakimś tam Boeingiem czy coś w tym rodzaju, ja chciałem po prostu być fighterem, który właściwie może zrobić jakieś wum, prawda? I o, no więc jakby to mnie zawsze jarało, to było to coś, co mnie tak jakby ekscytowało w lataniu, czyli te szybkie zwroty, ucieczka jakaś. A nie, że tak powiem, wystartowanie i przewiezienie ludzi po prostu z punktu A do punktu B, prawda? Jakby wiadomo, to czy latanie pewnie w ogóle jest fajne, nawet dla osób, które po prostu latają jakimiś Boeingami czy coś w tym rodzaju, ale prawda jest taka, że jakby no każdy lubi co innego, prawda? Niektórzy lubią po prostu rowerem sobie pojeździć po asfalcie, po prostu jakąś kolarką i tyle, a inne osoby po prostu mają ochotę pozjeżdżać, prawda, downhillem. Więc jakby dla każdego coś fajnego. Nie mogłem być pilotem F-16, a więc znalazłem sobie inny, nazwijmy to sport. Nie wiem, czy to można nazwać sportem, jeżeli tak naprawdę się stoi tylko. No, ale o kurczę, dobra.
No. Łaj, ale uratowałem to. Ja pierdzielę. Ja myślałem, że już tego nie uratuję, powiem wam szczerze. No. Tego się nauczyłem trochę od Mr. Steel, że jakby w momencie, kiedy delikatnie w coś przywalisz, to nie naciskaj od razu disarm, tylko możesz jeszcze próbować ratować tego drona. Bo jak klikniesz disarm, to tracisz kontrolę, sterowność nad dronem i to jest naprawdę ostatnia... ostatnia rzecz, którą chcesz po prostu zrobić. Jak jesteś w stanie jeszcze tego drona wyprowadzić, sprawdzić, czy dając troszkę czadu... O, no na przykład teraz, nie? Jakby... W dawnych czasach to takie śmigło to by już jakby nie żyło, ale te polikarbonowe po prostu to jest jakiś hardcore, nie? Pewnie będę i tak musiał je wymienić z tego powodu, że oszpecony jest niesamowicie. Bałem się, że zawadzę o ten pręt metalowy, który wiem, że tam jest. A, dokładnie. O Jezu, co ja robię z tym dronem, Jezus Maria. A mówiłem, że pierwsza bateria jest najgorsza. Tutaj po prostu masakruję tego biednego drona tak bardzo, że aż mi szkoda. Jedną rzecz chcę sprawdzić. Dobra. No, to był taki mikroskid po schodach, więc jakby to nie ma jakiegoś, to mnie nie boli. Jak przywalę dolną część drona, to jakby on jest na tyle wytrzymały, bo w końcu to karbon jest, że mnie to nie boli. Bardziej jak tak czuję, że przywaliłem ewidentnie śmigłem, no to to jest taka masakra trochę. Ała. Powiem wam, to jest klasyk dronowania FPV. Przywaliłem w czasie tego lotu chyba z 3 razy w różne rzeczy i nie straciłem ani jednego propsa, ani nie uszczerbiłem, znaczy uszczerbiłem może trochę, ale jakby wszystkie są super. A były momenty takie, że sobie latałem po prostu po polu, zawadziłem o takie mikroskopijne drzewko takie i mi oderwało jeden z płatów śmigła, tak? A tutaj walnąłem w ścianę i nic, jakby to jest taka ironia. To jest moja ostatnia bateria. Joshua Bardwell mówił, że nigdy nie lata ostatniej baterii, ponieważ jak tylko powie, że o, to jest moja ostatnia bateria, włoży ją na drona i zacznie latać, to wtedy zajeżdża drona. Ja tak jakoś nie mam, powiem wam szczerze. Ja przeważnie mam tak, że zajeżdżam drona na pierwszej baterii albo nie zajeżdżam drona wcale. A to z tego powodu, że jakoś tak strasznie dużo chcę i od samego początku, a potem się to mści na mnie rozwalonym dronem na pierwszej baterii i nie jest fajnie. A na ostatniej baterii, to jak już czuję, że mam ostatnią baterię, to już jakby tak, ojejku, już muszę kończyć dronowanie na dzisiaj.
i nie jest fajnie. No i tak jakoś latam zachowawczo, tak na spokojnie, tak miło, przyjemnie, bez jakichś ekscesów, power loopów. To było risky. Tak mówię o tym, że jakby nie robię ekscesów na ostatniej baterii, a teraz jakby specjalnie robię głupoty. W tą dziurę udało mi się wlecieć, a raczej wylecieć nią od dołu, używając tego drona, którego mam tutaj po swojej... O, tutaj widać mojego drona. O, przy plecaku. Śmiesznie było. Jezu, ja strasznie lubię dronami latać na takim mega niskim pułapie, dosłownie na wysokości kostki. Jakby to jest tak, jakby po co mieć drona, jeżeli latasz nim na wysokości, nie wiem, kostki czy kolan. Kup sobie samochodzik po prostu. Jakoś nie wiem, jakby strasznie latam na boki dronami i nisko ziemi. Tak jakbym dosłownie miał samochodzik. Ohoho, to był safe. Ja nie mogę tutaj, kurczę, robić tego płynnie z tego powodu, że mi się zaczyna tak klatkować wszystko. Jakby za dużo ścian mam pomiędzy sobą a dronem, żeby to miało w ogóle jakikolwiek sens. Zawsze mi się marzyło wylecieć stąd tym oknem, ale nigdy chyba tego nie próbowałem w końcu. Hihi, udało się. No jakoś tak śmiesznie właśnie mówię, że mam drona, mogę nim latać jakby w pionie w nieskończoność teoretycznie, a latam praktycznie tylko jakby góra-dół. Może dlatego, że bardziej uważam Mavica za drona do latania jakby nad obiektami, a to bardziej traktuję jako taki dron typowo akrobatyczny, gdzie po prostu chcę się sprawdzić poprzez przelatywanie przez właśnie jakieś otwory. Więc specjalnie dla was ujęcie z góry. Muszę się nauczyć, jak się dostosowuje pidy na dronie z tego powodu, że czuję po prostu, że jak zrobię coś na zasadzie... to potem jak daję moc, to on mi wpada w wibracje. Ale jakby to jest nudne, wiecie, jakby to można sobie tak latać przez cały dzień na zasadzie, że zrobić wow, fajne ujęcie, no i co z tego, nie? A zrobienie czegoś na zasadzie wlecenia tutaj, to jest już wyższa szkoła jazdy, jak widać, tak? Bo nie każdy potrafi wlecieć w ten i się nie rozbić po prostu. Dobra, dobra, idę po drona. Pokażę wam fajny ten, fajne graffiti, które znalazłem przy okazji szukania drona. Patrzcie, jaka faza. Klatkowanie. Lubię przelatywać szybko przez małe obiekty. Po prostu uwielbiam to najbardziej w całym tym sporcie FPV. Jakby Mavica mam po to, żeby robić ładne ujęcia, a tego drona mam po to, żeby po prostu przelecieć na pełnej sile, po prostu przez jakieś otwory. Jakby... Super sprawa, mówię wam. Wiecie co? Jakby chciałbym strasznie... To była faza.
jednak próbowałem skorygować go 1000 razy po prostu. Chętnie bym, kurczę, się spotkał z kimś, kto też lata FPV i bym się, nie wiem, pościgał, powymieniał informacjami tego typu rzeczy, tylko nawet nie mam pojęcia, gdzie ludzi zakręconych od FPV szukać. Więc jeżeli, nie wiem, ktoś z was FPV-owców ogląda ten filmik i dotrwał do tego momentu, to wiedzcie, że jestem... O, jestem chętny. No i teraz oczywiście, jak zrobiłem to raz w nieudany sposób, to... Jeszcze raz to zrobię. Końcówka baterii, nie? Oczywiście trzeba zabić drona. Oczywiście jak zrobiłem przelot, to chciałem w tą dziurę tutaj trafić przez sekundę. Bo to zawsze jest dobry pomysł wymyślić coś na ostatnią chwilę, a potem żałować. No, zdesarmowałem drona, ponieważ no, to było zbyt blisko jak na mój gust i komfort psychiczny. W ogóle jedyny powód, dlaczego ja latam tak blisko siebie teraz, to jest to, że właściwie no jakby wiem dokładnie, gdzie jestem i wiem, że nie będę się przemieszczał, więc wtedy nie mam tego... Coś może Joshua Bardwell miał naprawdę na myśli. Nie, ale tak jak mówię, jak się nie przemieszczam, wiem dokładnie, gdzie stoję. Wiem, że po prostu jak wylecę tutaj, to będę o tu dokładnie. To się nie martwię o latanie dronem w bliskim otoczeniu mnie, ponieważ ja po prostu dokładnie wiem, gdzie ja stoję, a jakbym miał już jakąś inną osobę nieopodal siebie, na przykład Aga by tu ze mną była, to ona, nie wiem, zawsze mówi, że będę stała, a potem jak tylko założę gogle, to mi znika z oczu i z radaru, więc wtedy to już w ogóle latanie jest takie trochę stresujące. No jakbym latał z innymi osobami, to byśmy sobie pewnie stanęli w jakimś takim miejscu odpowiednim, że wszystko widać. I jeżeli ktoś się rozbije dronem, to czeka, aż druga osoba skończy latać, albo po prostu przerywamy lot wszystkim i jest, powiedzmy, spoczko, nie? A tak to po prostu strach. Szczególnie osoby, które nie latają, bo jeszcze myślę, że osoby, które latają FPV i latają od jakiegoś czasu, to są świadome tego, co dron i wirniki drona potrafią zrobić, więc po prostu rozmyślnie to jak jednak robią i traktują drona z odpowiednim szacunkiem. Kurczę, zacząłem latać w prawo lepiej. I o to chodzi. No, to było ładne. Zawsze jak powiesz, że coś było ładne, to potem przypieprzysz. No. To jest dokładnie to, o czym mówiłem. Latasz dronem, walniesz w trzy ściany, nic ci się nie stanie. Zawadzisz o maluteńką roślinkę i od razu twój dron się przewraca i zdycha.